Rozgrywkę zakończyliśmy realizując zdanie zabij najemniczkę. No i jest problem tego typu, że wyjście do menu głównego, wyjście do komputera, zrestartowanie nic nie daje. Mamy cały czas taki patent. Nie wiem, jeszcze zobaczę jeden. Wyłączę to zadanie. No ona tu biegać będzie, więc to jest bez sensu. Trzeba odpuścić niestety sobie to. Zobaczmy, jak my wyglądamy. Aha, tak. I no to byśmy może gdzieś tutaj nad morze podjechali. Tu mamy jakąś taką piękną przejście, ale tutaj byśmy sobie to płynęli jeszcze raz. Dobra, gdzieś tutaj się na wybrzeże kierujmy. Jak się uda. Tamto zadanie niestety nic nam. Ale odkryliśmy kawał świata. Nie wiem, czy ta desynchronizacja w walce ze mną. Znaczy w walce ze mną. Moja desynchronizacja w walce z tą najemniczką. Coś tak wpłynęła negatywnie, czy co? Trudno jest powiedzieć. W każdym bądź razie, dobra, jedziemy. Miejmy tylko nadzieję, że gdzieś nas ktoś nie wyhaczy tak, żebyśmy musieli zginąć. Ja nie chcę odkrywać historycznych. A my źle jedziemy, bo tam jest. Aj. Jak to się zasugerowałem czymś innym. Powiem szczerze. I stąd ten problem. Grandfather was a true hero. Maybe one day they'll sculpt a statue of me. Never thought I'd find myself back in Sparta. Nie wiem, czy to wolno jeździć, ale... Despite the war raging elsewhere. Ella. Kierunku jechać. Aż tak mnie pognało. No dobra, żeby nas tylko coś nie napadło. Typu bandyci. Lub jakieś inne wilki. Zobaczymy, co tu jest. O, to żeśmy ładnie przyjechali. To nie musimy tam. Skierujmy tu na ten cypel. To żeby łódka jakaś była. Bez łódki.
łódki będzie ciężko. Off we go now. Dobra, coś będziemy szukali. Gdzieś powinniśmy trafić na jakieś... O, mamy coś. Zobaczmy. Come on, come on. Poza zasięgiem jakimkolwiek. Czyli możemy sobie podarować. Let's go. No byli tu przed chwileczką. No i to właśnie jest kara za to, że sobie pojechałem tutaj. Nie, są. Pojawiają się. Za chwileczkę. Ciąg dalszy dookoła świata. No nie mamy teraz już zadania, bo nam się... się niestety coś skiepściło. No i dobra. Zobaczymy. Powinniśmy płynąć wzdłuż tutaj prawej strony cały czas, tak? Jest. O Jezu, kawał drogi. No. To nam chyba ta podróż potrwa cały drugi odcinek. Nazwiemy je dookoła świata, część pierwsza, dookoła świata, część druga. Chyba tak to będzie najrozsądniejsze, bo zadanie nie zostało zrealizowane i już na razie nie będzie. Bo nie jest możliwością, żeby się to odnowiło. Klify potężne. No dobra, płyniemy. Co jakiś czas trzeba nie zapominać o tym, żeby zejść na ląd i zapisać stan gry, bo nie chciałbym zaczynać z tamtego całego początku. Może tutaj podjedziemy sobie na koniec i zrobimy zapis. Bo biorąc pod uwagę to, że się tam coś skiepściło. Był problem w ogóle z zapisaniem do chmury. Dopiero za trzecim razem mi zapisało. Albo nawet czwartym. Więc... Jesteśmy na otwartej ziemi. No właśnie, eksploracja.
wiesz, przyspieszeń, bo ostatnio na przyspieszeniu żeśmy szybko zginęli. Tam jakaś wyspa jest, ale tam nie być tą łódeczką, to możemy zapomnieć, żeby popłynąć. Tam gdzieś wybrać w którymś z odcinków tą naszą dużą łodzią popłynąć, tylko najpierw sami musimy mieć wyższy poziom. Darkness, ever my friend. I troszeczkę podnieść sobie poziom naszej łódeczki. Znaczy statku tego łódki, to ktoś pomyśli, że tej. Nie, ta łódka to tylko jest tak. Przy brzegu tym płyniemy. Może co jakiś czas trzeba zmieniać, bo to nie wytrzymuje takiego długiego tempa. Opływamy, szukając jakichś punktów widokowych i innych spraw. Tak, aby rekin. No już raz jedne zjadły. Tak, abyśmy sobie mieli podgląd jakieś takie na to, co się dzieje w okolicy i gdzie co jest. No to zatoka też nie będziemy ich przepływać. Tylko wzdłuż, wzdłuż. Może jakiś port będzie, znowu jakiś punkt zaczepienia. Takie dla mnie gracza fajnie. Nie będę obserwujący, bo to tak patrzą, ale dla mnie jako gracza jest to fajnie spędzony czas. Eksploracja, patrzę co się dzieje, jakie ewentualnie, piękne gwiazdy, jakie ewentualne mogę się spodziewać, będą akcje w tych lokacjach różnych, przecież to nie są tylko zrobione po to, żeby zrobić, tylko jeżeli one już są, to coś nie będzie się działo. Plaża piratów, no to na plaży piratów to na razie nie wysiadamy, z piratami nie będziemy mieć do czynienia. Nie ma żadnego punktu widokowego, tak mi się wydaje, tutaj w pobliżu, zobaczmy. Nie. Płyniemy tutaj na przylądek. Niedostępne klify, być może dlatego tutaj się osiedlili piraci, chociaż nie wiem, wydawałoby się, że rozsądniejsze było, żeby się ludzie osiedlili i mieli możliwość obrony, że nikt im tu w pobliżu nie wyjdzie z boku, tylko jak ktoś tam może wyjść tylko. Ale nie mnie to sądzić. To jest tylko gra. Historykiem nie jestem. O, piękny księżyc. Jakby ta łódka się zużywała, to też powinno być jakieś zużycie łodzi, ale nic nie ma. Może to, ale tylko po prostu tak głupio popłynąłem. Nie ma. Dopływamy do miejsca jakiegoś, który chyba jest tym półwyspem. Tam dalej są te wyspy. Wyspem tego tańczącym. I pomału będziemy zaraz wracać, piąć się do góry. Tak, żeby opłynąć do miejsca, z którego żeśmy no nie wypływali, bo tylko do tego obozu. Spartan. Tu się rozpędzili. Zatoczki takie kamienne. Tam jest jakaś duża wyspa. Płyniemy wzdłuż brzegu, gdyby coś się działo, byśmy mogli szybko dopłynąć, a nie zginąć w rękach, w paszczach rekinów, w rękach.
Nie bądźmy zbytnio dociekliwi, bo się może to dla nas skończyć źle. Jakaś lokacja, ale niestety nie chciała się wyświetlić. Trochę kiepsko, że tu nigdzie blisko nie jest tak do jakiegoś punktu nawet kolejnego. Płyciznę musimy ominąć. Coś tu jest takiego, żeby... Nie, jesteśmy tutaj i nic nam to nie pokazuje. Tu, aha. Żeśmy opływali, ale tego nie było widać. O, a teraz będzie. No to sobie patrzmy, jak będziemy gdzieś w pobliżu, to sobie może zobaczymy. Nam tutaj wyspa jeszcze ta duża się... Daleko nie odpływajmy. Gdzieś po drugiej stronie coś, jakieś miasto jest. Aha, bo to jest zatoka, będziemy ją opływać. Dobrze, dobrze. I tak jak mówiłem, coś nam nie poszło. Rekinów tutaj nie ma. Nie w tym kierunku. Nie można się odwrócić w czasie pływania. Jak tak zwiedzamy i nikt nas nie atakuje, to być może da się spokojnie jeszcze coś zobaczyć. Ja mówię, tylko dzikie bandy i jakieś zwierzęta, no, jak będą na 30 poziomie, to jakie my mamy szanse walczyć z wilkiem na 30 poziomie, mając poziom 10? Żadne. Dobra. Gdzieś tu będzie jakaś wyspa. Coś znajdziemy. Najpierw musimy dostać się tam. Na górę, bo na górze to z daleka widać, czy coś nas będzie. No i jest jakaś luka.
drugiej strony możemy wskoczyć na skały, gdyby nas ktoś chciał tutaj zwierzę zaatakować. Oj, to taki kawał drogi jeszcze. Zobaczmy, czy nikogo nie ma, jakieś zwierzątka tutaj w pobliżu. Dlatego powinniśmy się obawiać. Trochę nam by ułatwił sprawę, ale po takiej stromiźnie. Zawodnik już nas trochę zmęczony jest. Nie ma co się dziwić. Tyle biegania. Portowe miasteczko, a tu gdzieś, aha, to jest ten półwysep, który żeśmy mijali. Dobra. Przed nami jest jakieś miasto. O, i nam ładnie się wszystko odkryło. Nie wszystko trzeba wiedzieć. Tu będzie chyba jakaś miejscowość. I co nas dalej czeka? Czeka nas tutaj płynięcie potentu do Messena. Messenia. Elis. Arkadia to z tej strony kawałek będzie. I tu do Achai. I Megalis. Skąd zaczynaliśmy? Chociaż mamy jeszcze po drodze tutaj do zrobienia jakieś teren zadania, możemy to zrobić, żeby nam poziom wskoczył. No ale zobaczymy, to sobie pozamykamy, bo możemy przecież tam w każdej chwili wrócić. Dobra. Teraz byśmy chcieli gdzieś zeskoczyć, tylko jak to zrobić? Wow, zawrót głowy może nastać.
Tam jest droga. To może już dojedziemy. No i rekiny. O, jaki balej wyskoczył. Prawie jak na Karaibach się czujemy. Nie wiem, jaka jest fauna na Morzu Śródziemnym. Nie było mi dane tam być. Może jeszcze kiedyś w życiu. To jest samotny, wielki. Będzie jakaś świątynia. Zobaczymy, co to może być. Nic nie ma. Tutaj mamy jakieś miejsce, do którego warto nam płynąć. A tym się nie przejmujmy. To kiedyś. Nie środkiem, bo środkiem giniemy. Wioska taka długa? Co jest? Nie możemy wejść? No. Szybko to się dzieje. Chcę po tych palikach wejść tam, ale nie mogę. Z tej strony wchodzę, a z tamtej nie mogę. No wiecie co? Nie chcemy kraść, tylko chcemy synchronizować.
No to jest sumowanie statków, czyli tutaj możemy przypłynąć swoim galeonem. Spokojnie, bo rekinki czekają. No to była tablica z ogłoszeniami. Dobrze, będzie co robić. Jeszcze na razie mamy. Na razie jedno nam nie wyszło, przez które zrobiliśmy taki rajd dookoła świata. No ale dzięki temu odkrywamy. Będziemy mogli się szybciej przemieszczać. Przy następnych jakichś okazjach. Jak widać, nie wszystkie zadania są ulokowane tylko tam, gdzie akurat toczy się nasza akcja główna gry. Tylko przy zadaniach pobocznych możemy być rozrzuceni po całej Grecji. Pływają tu żarłacze. Zobaczmy, czy dobrze płyniemy. Dobrze, płyniemy tu do tego miejsca. I potem tutaj, no, podróż nie wiem, czy skończymy w tym odcinku. Ale już tak jak robimy ten drugi odcinek, tak samo to będzie. Jeżeli, żeby nie było przydługawo, to potem to ja sobie zrobię resztę, może zakończę. Sama, może nagram, no w końcu to nie chodzi o to, żeby to miało szybko, ładnie i przyjemnie, tylko pokazuję, jak ja gram. O to chodzi, cały czas to podkreślam. Taki przeciętny człowiek, który ma trochę czasu i chce pokazać, jak gra znajomym, którzy powiedzieli, że im się to podoba i nakłaniają mnie, żebym to kontynuował. Dają mi tam łapki i polubienia. Nieraz muszę im powiedzieć, bo zapominają, że coś takiego, jak niech tam zerkną. Ostatnio częściej zapominają, bo parę miesięcy nic nie robiłem, no to myśleli, że porzuciłem to. A to tylko było związane z całkiem czymś innym, co już mówiłem i nie będę się tłumaczył po raz piąty. Ktoś jest zainteresowany, niech obejrzy wcześniejszy materiał. Tam od momentu nagrywania ostatnich gierki Tomb Raidera, tego najnowszego, nie znam angielskiego, więc nie będę się... Nie będę łamał sobie języka. To jest raz. I tam jest tam opowieść moja, czym była podyktowana ta przerwa. Wcale nie taka krótka, jakby się komuś wydawało, bo trochę czasu mi zajęło ta robótka, ale już się zbliżamy ku końcowi. Tak, opływając też punkty jakieś zdobywamy, nieduże, bo nieduże, ale coś tam jest, dzięki czemu też i nam się płynie to na nasz poziom. Też nam pomoże przy jakiejś dalszej rozgrywce. Muszę powiedzieć, że oprócz paru rzeczy jest bardzo podobna mechanika gry i w ogóle
gra jest tak jakby zerżnięta żywcem z poprzedniczki, czyli z Origina, dziejącego się chyba też w antycznej Grecji, tylko że po prostu w siedzibie za czasów Ptolemeuszy w starożytnym Egipcie. Ale też wtedy był Egipt rządzony przez Greków, co zresztą przewija tam się w opowieści, więc dosyć szybko było można dostosować, tylko świat jest większy, ale no, pewne rzeczy są podobne, więc zaadaptować można było szybko to wszystko, ale duży jest. Assassina nie skończyliśmy, no, bo przyszła mi przerwa, na pewno go skończę, ale teraz pierwsze, tak jak powiedziałem, żeby skończyć Assassina i Far Cry'a 5, muszę sobie sam obejrzeć kilka ostatnich odcinków, które są w danej serii, żeby przypomnieć sobie, o co chodziło. No to nie miałem kontaktu z grami przez ponad 3 miesiące. Tam wieczorami w jakiegoś puba z kolegami. Takie coś niezobowiązującego, bez jakiejś specjalnej akcji, żeby nie wciągało. Tylko tak, rozegrać coś i odpoczywać, kiedy była ochota. Patrzę cały czas, rozglądam się, czy tam jakiś punkt widokowy nie wyskoczy. No i bez takiej styczności z grach to już mi się chce grać po prostu. Teraz będzie okres, że będzie to możliwe do zrealizowania. Jeszcze kilka dni na to, żeby porządkować ogród. Po parę godzin dziennie, tam po 3-4 godzinki. Podchorowany jestem, więc, ale dzisiaj popracowałem i na ogrodzie i tam przy końcówce remontu pomieszczenia gospodarczego, bo malowanie mnie tam czekało. Musiałem pomalować pewne rzeczy. Teraz sną. No to już takie półeczki, takie rzeczy. Zwykle ściany są zrobione. No już tylko takie wykończeniowe. Myślę, że do soboty zakończę remont. Jeszcze jeden tydzień następny. Ma być ładna pogoda, to chciałbym uporządkować ogród jak najwięcej, no bo to, żeby jak przyjdą nagle ochłodzenia tego wszystkiego, no to nie chciałbym. Dobra, nie wiem, czy łódkę zmieniać, bo to myślę, że wytrzyma jeszcze najwyżej. Ale znając rzeczy, to byłoby dobrze gdzieś się zatrzymać, żeby sobie zapisać stan gry, żebyśmy nie musieli od nowa kawał drogi wracać. Gdzieś jak będzie tylko taka możliwość podpłynięcia na ląd. Tu jakieś wilki, to raczej nie. To sobie takie coś zrobimy. I ruszymy z tymi grami, ruszymy, bo chcę to pokończyć. Mam w planach jeszcze zrobienie całego Wieśka, czyli Wiedźmina Trójkę, którego rozegrałem, a ja kupując, no gra jest kapitalna, kupując dwa dodatki i muszę właśnie powiedzieć, że tych dodatków nie rozegrałem. Pierwszy jako tak, kawałeczek, drugiego chyba tylko włączyłem, zobaczyłem pod pierwszy epizod jakiś tam początkowy z jakąś winnicą. Bo chyba ta o to chodziło, krewino. I mówię później i potem przyszły inne plany i to leży. I chciałbym to rozegrać, bo gra jest naprawdę świetna. To jest taki ostatni gwizdek, żeby ją przejść całą. Assassina Origin też mam obydwa dodatki. Tam jesteśmy już zaawansowani, bo tam jest 30 odcinków jest nagranych. O ile, no nie pamiętam, ale mówię tak wybiórczo. To 30 odcinków to już tam dużo nam nie zostanie, żeby to skończyć, tylko muszę po prostu wrócić na tory. No to teraz będę, jak już skończę te prace, o których mówiłem, to będę dwutorowo robił to. Przede wszystkim będę grał w Assassina i z doskoku, tak żeby trochę odetchnąć od tej serii,
będę robił Tomb Raidera najnowszego, czyli te zagadki związane z grobowcami. Prawdopodobnie dokupię, muszę tylko dokładnie doczytać, jak to wygląda ten sezon pass, dokupię ten sezon pass. O, co to taka mgła zapadła? Mieliśmy jej słoneczko, mieliśmy jej noc, teraz mamy mgłę. Ale jest jedną rzeczą, to co mówiliśmy, mgła, nie mgła, musimy gdzieś się zatrzymać na chwilę i wyjść na ląd. To specjalnie, żebym ja tak może nie płynął za długo. Tu jest jakaś taka w miarę piaszczysta plaża. No, płyniemy sobie tutaj. Zapiszmy stan gry. Chodzi o zapisanie stanu gry. No. Na morzu teraz jest. Także te dwie gry teraz w pierwszej kolejności będę chciał dokończyć, a potem te, co są wrzucone. No tam prosili mnie znajomi, żebym zrobił Far Cry'a trójkę i Black Flag, bo bardzo im się to podoba i Black Flag chyba nawet darmowy był w jakiś pod koniec zeszłego roku, z jakiejś okazji rozdawał Ubi. To o co chciałem? To chcę to zrobić. Tak, chyba trzy razy przeszedłem, tak mi się ta gra podobała. Jest z tej serii najlepsza. Dobra, zobaczmy tylko, czy tu może jest jakiś ten punkt kontrolny. Jest. Kawał drogi, żeśmy bez punktu kontrolnego płynęli, więc dobrze, żeby był konkretny następny. To też bym chciał zrobić, także jest plany, tak jak widzicie, dosyć duże. Ale co z tego wyjdzie, to się przekonamy. Jedną rzecz, co muszę... Nie, nie dowodzić, co to mówisz. Co muszę powiedzieć, no to jak skończę to, co mam zaplanowane i przyjdą takie chłodniejsze dni, że już nie będę zobligowany pracami porządkowymi na ogrodzie, no to będę grał codziennie kilka godzin i będę miał na to czas, naprawdę, do marca. W te zimne, deszczowe dni, no ale takie gry te zajmują dużo czasu, no ale tak, by nam szło. Jedna gra przez dwa tygodnie, no to jest duża szansa zrobienia tego wszystkiego jeszcze raz. Tylko że dochodzą nowe gry. No, przede wszystkim szykuję się na The Division 2. To jest moja ulubiona gra. Jeżeli chodzi o szczelanki, spędziłem przy niej chyba z 600 godzin mam, albo i więcej. Problem jest to, że nie mam z kim po prostu toczyć rozgrywek teraz. Znaczy, nie ma ludzi, którzy by ze mną grali. Okej, jedziemy dalej to w tym kierunku. Zatoka Hadesa i popłyniemy tutaj do góry. O, ale na spływania jeszcze mamy. Trochę kiepsko, że tu się nam nic nie odkryło. To zachodnie wzgórza, nic tutaj nie było. No ale nie było nic, bo fajnie pokazane, jakie duże, ale nic tu nie było, więc nie będziemy na siłę mieszać. Dobra, płyniemy tu w tym kierunku. Myśmy widzieli punkt. Naszej łódki nie ma. Dobra, bierzemy to, co jest. Także rozgadałem się, ale przy takim morskich
podróżach morskie opowieści to nie są, ale takie są plany. Co z tego wyjdzie? Zobaczy. Będę starał się. Chcę to zrealizować. Najpierw pokończę te główne cztery gry, tak jak mówiłem. Te dwie i potem Far Cry 5 i Origin. Następnie zobaczymy, zdecydujemy. Kusi mnie też ten najnowszy Western, który ma być na PS4, ale powiem tak, PS4 mam, ale niedobrze, nie czuję się komfortowo z tym pecetowcem. Kupiłem tylko dlatego, że są pewne ekskluzywy, których nie można pograć. Uwielbiam serię Tomb Raider, tak, uwielbiam Assassina i seria Uncharted, no, bardzo mnie ciekawiła i chciałem w to pograć. Po to kupiłem naprawdę PS4. Ale no, ogranie, bo rozegrałem dwójkę, trójkę i czwórkę, od dechy do dechy, jedynka jakoś tam grafiką, że jest tak stara, że mi nie podchodziła, do któregoś momentu grałem, ale nie zrobiłem, muszę przyznać, szału nie ma po prostu i dlatego nie byłem zaciekawiony, już zaczęła mnie gra po prostu nudzić, więc po to kupiłem. Mam jeszcze innych kilka tytułów, które też są naprawdę bardzo fajne, ale jakoś no, możliwości nagrywania mam, bo mam kartę przechwytywania, więc tu żaden problem. Wszystkie rzeczy, żeby ten, bo próbowałem, żeby sygnał szedł i żeby nagrywało to w dobrej jakości, jest. I tak tylko nagrywam w Full HD, 60 klatek, bo no, nie mam, znaczy możliwości mam, ale karta moja przechwytywania nie obsługuje. Wyszły teraz nowy, no mogę grać w 4K, pozwala mi na to zarówno i karta graficzna, i procesor, i monitor, ale to prywatnie dla siebie gram. Nawet na słabszej karcie, którą miałem poprzednio, czyli 1070 GTX 1070, którą włożyłem teraz do drugiego kompa, do tego, na którym przechwytuję nagrywanie, to spokojnie mogłem grać w gry w rozdzielczości 4K na niskich lub średnich, w zależności od jaka gra dynamiczna, ustawieniach, i naprawdę mi to nie przeszkadzało, a muszę powiedzieć, że było dużo lepsze niż granie Full HD na Ultra, z tego względu, że gęstość pikseli jest dużo większa, więc nie wiem. Dla mnie po prostu Full HD Ultra, a 4K średnie, to 4K średnie są 100 razy lepsze. Szczegółowość i wszystko jest dużo większe. Przynajmniej tak, a nie mam jakiegoś specjalnego monitora, mam monitor 4K firmy Samsung, ale z odświeżaniem 60 Hz, bez żadnych jakichś fajerwerków, ale naprawdę spokojnie daje radę. Dlatego przymierzam się, że ja wiem, że nikt nie nagrywa, znaczy na YouTube, bo tutaj gdzie wrzucam filmy, nikt na razie nie ogląda w 4K, bo po pierwsze no nie każdy ma sprzęt, na którym może to obejrzeć. Już na telewizorze można, już w większości to są już 4K, no ale chyba sam YouTube jeszcze takich rozdzielczości nie preferuje, chyba że jakieś eksperymentalne lub płatne. Zobaczmy, co to jest. Czy to jest wyspa, czy to jest... to jest przesmyk. To tam nie będziemy płynąć, bo nam jest to niepotrzebne, nieodkryte miejsce. Płyniemy sobie bezpośrednio tutaj. Tu jest taki przesmyk, powinniśmy to spokojnie przejść. Aha. Także takie, to jest moje zdanie oczywiście, bo czytam literaturę, bo tam jest tyle ilu ludzi, tyle opinii, wszyscy mówią, że to Full HD to jest taka bajka, jeżeli w dużej rozdzielczości da tam Ultra. Ja uważam, że 4K jest przyszłością. No zresztą moi znajomi, którzy kupowali sobie
dobry sprzęt i do tego monitory 2K z odświeżaniem 144, mówią, że w ogóle już i na innym nie dadzą rady grać, po prostu to jest bajka. Ja nie chcę inwestować w 2K, bo to jest dla mnie cofnięcie się, pomimo że mnie bardzo ta częstotliwość odświeżania bardzo interesuje, 144 chciałbym mieć, czy chociaż 120, ale no myślę, że nie będę się cofał do tyłu, więc wolałbym. Okej, mamy przez to, że przepłynęliśmy taki kawał drogi, mamy 11 poziom. Ale jak to się mówi, nie będę cofał się i czekam, aż będzie jakiś wysyp właśnie telewizorów 4K w tym z odświeżaniem już takim bardziej odpowiednim jak dla mnie, czyli 144 jest wystarczające i na razie jakiś taki monitor jak jest, to kosztuje takie pieniądze zawrotne, że na razie nawet o tym nie myślę. Musi mi wystarczyć to, co mam. Przy czym jak się przełączam, żeby nagrywać, bo na co dzień działam wszystko, też mi pracuje na tym głównym monitorze w 4K, to muszę powiedzieć, że przechodząc na rozdziałkę Full HD, wszystko jest ustawione na Ultra, widzę różnicę w literach, w pikselozie. Naprawdę, to trzeba samemu zobaczyć, tak popracować nad tym, bo to nie jest tylko usiąść na chwilę, zobaczyć i stwierdzić, a to mi się bardziej podoba. To trzeba sobie posiedzieć, pograć i wtedy można dać taką naprawdę własną i uczciwą opinię. No dobra, gdzie my tu żeśmy wpłynęli? Nic dalej nie możemy znaleźć. Trochę przyspieszmy, bo pomału zaraz będzie nam się czas kończył, a dwa gapy mnie zaczęło boleć, powiem szczerze. Od tego gadania, bo próbuję trochę was zagadywać, żeby... No i dobra, i się rozwaliła łódeczka. Zapiszmy sobie to, gdzie jesteśmy. Byliśmy na morzu. Teraz będzie Mesenia. Dalej na morzu. Dobra, idziemy. Dobrze, że tam jest następna. Nie ma naprawdę gdzieś w pobliżu nic. Może coś by się pojawiło. Nieodkryte miejsce. Nie, to by się pojawiła, to by się pojawił znaczek. Płyniemy dalej, tu w tym kierunku. Przypłyniemy, to musimy sobie przezbroić się przede wszystkim do poziomu 11. Wbrew pozorom tam są minimalne różnice, ale są i to jest coś fajnego. Broń podstawowa, pancerz z umiejętnościami naprawdę daje nam troszeczkę większą przewagę w starciu. Tak widzieliście, równorzędny, taki już jakiś najemnik i ja na 10 poziomie i są już problemy. Wspominałem, że mi ta klawiszologia trochę nie wychodzi. Dzisiaj podłączyłem jakieś LEDy, bo samo to, że mam jasną, podświetloną klawiaturę ustawioną na jeden kolor, na zielony, bo taki do odpoczynku fajnie widać, to jest jedną rzeczą. Mylę się jeszcze. Tak dawno nie grałem, że ześlizga mi się ręka i naciska mnie to, co potrzeba i mój zawodnik wykonuje jakieś dziwne akcje, które... O, tak teraz. No właśnie. Które miało być, że skręcamy, a mi się nacisnęło klawisz wyżej. No, to nie było specjalnie zamierzone, tylko tak akurat wyszło
że o jednym, o tym samym, mówię o czymś i za chwilę to akurat mi się robi. Dobra, wpłyńmy do tej zatoczki, bo możemy zaraz nimi czym pływać. Zauważyłem, że jak płyniemy szybciej, to nam się zaczyna ta łódeczka dosyć szybko psuć. Jesteśmy przy jakiejś miejscowości. Jakieś wyjście na ląd. Pod rybacki. Nic, co by tutaj można było się przemieścić. I to jest właśnie takie kiepskie, bo popatrzcie, dosyć duże rzuty. O ile tutaj, ale jak tam coś wypadnie, to będzie kawał drogi. Do czasu, jak płyniemy, to widać, jakie to są odległości. To są potężne odległości. Przydałoby się, żeby coś gdzieś tutaj było. Może jakaś tablica informacyjna. Nie, tylko co to jest. Miejsce synchronizacji, o tak to nazwijmy. Przydałoby się, żeby tu było jak najbliżej. No fajnie nam się to poodkrywało. Kawałek już mamy tak. Potem sobie... Nie wiem, po tych wyspach to już tak pływać nie będę, bo to kogoś może... Ale w tą stronę? O, może, ale to chyba se sam już tak popływam. Nie będę pokazywał, bo to kogoś może... Powiem brzydko, kurwica wziąć, że takie coś robimy. Chociaż już mamy naprawdę niedaleki tutaj, żeby zamknąć, także... Już to doprowadzimy do końca. Moglibyśmy swój statek wezwać, jak to się mówi. Ale ja nie chcę swoim płynąć, bo swoim to od razu będziemy nastawieni na to, że będziemy bitwy toczyć. Nastawiony jestem bardziej dzisiaj na to, żeby... To są te, tym bardziej, że tu są parametry wysokiego napięcia, czyli płynięcie tutaj i to możemy mieć przeciwników trzykrotnie silniejszych od siebie, więc to jest bez sensu. W związku z tym sobie popłyniemy łódką, będziemy pływać. Wtedy, kiedy będziemy płynąć na jakąś wyspę, to będziemy w okolicach, gdzie mamy na podobnym poziomie jak my jesteśmy. Fajna muzyczka. Ale nie pojawia nam się żadna wieża, żeby informacyjnie coś fajnie szło. Co to, Wezywiusz? Nie te wyspy. Musiałby być Rzym. Tak prawdę mówiąc, chyba do taką kolejnością, to teraz Rzym powinien być, chociaż w poprzednich odsłonach było tak rzucane, że doszliśmy już prawie do, nie wiem, wieku XVIII, o ile dobrze pamiętam. Francuska rewolucja była według mnie super, ale dopiero teraz jak się gra. Miałem taki okres czasu, że sobie pograłem, po długim okresie czasu niegrania. Na początku byłem zachwycony, bo to z mojej ulubionej serii gierka. I potem poziomy trudności, nie do przejścia, no takie nierozwiązywalne rzeczy po prostu, które no, nie dawały satysfakcji z gry. Po prostu zarzuciłem ją. Przeczytałem, że usunięto wiele problemów, które gra dawała. Wróciłem i powiem, że fantastycznie się gra. Rozwiązywałem mnóstwo zagadek tego, zrobiłem akcję, popchnąłem do przodu, tylko że no, to grałem w czasie, o,
takim wolnym, bez pokazywania tutaj żadnego, bez niczego. O właśnie, to była jedna z gier, którą sobie grałem w czasie wolnym. Nie tylko po PUBG, jak to dzisiaj ktoś mówi. Gdzie ten port jest? Też się nie wyświetla, co to jest. No właśnie. Zobaczmy, czy gdzieś ewentualnie. Jesteśmy tu. No i to jest taki dosyć duży rozrzut i nic nie ma. No i tych bitew będzie mnóstwo, widzę takich. No to jeszcze kawałeczek i wchodzimy już na rejon, który jest nam znany. Ale słuchajcie, gramy godzinę. Myślę, że zakończymy w tym miejscu. Ja nagram jeszcze jeden odcinek. I to dzisiaj, za chwileczkę. Zrobię to, że zrobimy, poszybujemy dalej. Ale czy go potem wrzucę? Nie wiem. To się zastanawię, czy po prostu nie będzie to zbyt nudne w takie tylko płynięcie. No to zobaczymy. Dziękuję bardzo i zapraszam.